Pan prezydent wielokrotnie pytał nas, czy to na pewno, czy nasze organy statutowe się z tym zgadzają. Zapewniliśmy go o tym. 248 głosów za Tuskiem padnie, a więc naprawdę nie ma na co czekać. A Morawiecki ma umowę koalicyjną, która dzisiaj jest w grze, a Morawiecki ma większość, mając 194 posłów. Oczekiwalibyśmy jednak poważnego traktowania tego procesu, bo to już nawet nie chodzi o marnowanie. Za chwilę będzie to ze strony PiS-u kradzież naszego czasu, który jest bardzo cenny i którego potrzebujemy, żeby zacząć wprowadzać zmiany w Polsce.